Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Szanowni Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Komorowski, jestem wróżbitą tutaj w Kutnie. Jeżeli macie pytania, które nurtują Was i szukacie na nie odpowiedzi, to zapraszam Was do skorzystania z moich usług. Ja zajmuję się tarotem, zajmuję się numerologią i postaram się z całego serca odpowiedzieć na Wasze pytania. Tradycyjne materiały czy termalną? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Jest już nowy numer Gazety Lokalnej w numerze Niezabudka kontra matka, walka dorosłych, cierpienie niepełnosprawnego. Narkotykowy baron zatrzymany. Szczęśliwa trzynastka, Paul Farmex wygrywa w Koszalinie. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy środę, 8 lutego, a imieniny obchodzą Gabriela, Paweł i Stefan. Zaczynamy wiadomości dnia. Za nami ósmy piknik naukowy, którego organizatorem był Zespół Szkół w Żychlinie. Mottem tegorocznego Święta Nauki były słowa Benjamina Franklina: powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam, zaangażuj mnie, to się nauczę. Program imprezy obejmował pokazy chemiczne, doświadczenia z fizyki, prezentacje klubu robotyki i wymian międzynarodowych. Okazało się, że zainteresowanie tematyką naukową wśród społeczności lokalnej jest ogromne. Szkołę odwiedziło około 400 osób.
Już wkrótce Krośniewice mogą wzbogacić się o kilkaset nowych miejsc pracy. Taką informację podano na wczorajszej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim, zorganizowanej wspólnie z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i lokalnymi parlamentarzystami. Przypomnijmy, że podstrefa Krośniewice liczy ponad 4 hektary, jest położona w pobliżu obwodnicy i wyposażona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i telekomunikacyjną. Jak podkreślił Marek Michalik, stanowi to dużą zachętę dla przyszłego inwestora lub nawet inwestorów. Potrącenia pieszych w okresie zimowym to poważny problem na naszych drogach. Doświadczenie uczy, że nawierzchnia jezdni niemile zaskakuje. Trudne warunki pogodowe powinny skłonić do zmniejszenia prędkości. Piesi z kolei, oprócz zachowania ostrożności, powinni rozważyć, czy nie warto umieścić na swoim ubraniu, torebce czy plecaku elementu odblaskowego. Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 7 lutego o godzinie 18.30. Na drodze krajowej DK92 w miejscowości Bedlno doszło do potrącenia 41-letniego mężczyzny. Mieszkaniec Kutna, mając 3 promile alkoholu w organizmie, wtargnął na przejście dla pieszych i został potrącony przez kierującego samochodem ciężarowym Iveco, 53-letniego mieszkańca Bydgoszczy. W wyniku potrącenia pieszy doznał lekkich obrażeń ciała, został przewieziony do kutnowskiego szpitala. Zmieniające się warunki pogodowe znacznie utrudniają jazdę i ograniczają widoczność. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto nosić odblaski nawet w terenie zabudowanym. Pamiętajmy również o ostrożności i zasadzie ograniczonego zaufania. Na dworze robi się coraz zimniej, warunki drogowe robią się coraz gorsze, a my zapytaliśmy mieszkańców Kutna, jak oceniają bezpieczeństwo na kutnowskich ulicach. Dużo słyszymy ostatnio o wypadkach komunikacyjnych, karambolach, potrąceniach. W związku z nadchodzącymi do Polski mrozami oraz spadającym śniegiem, kolizji na drogach może być jeszcze więcej. Zapytaliśmy więc mieszkańców o bezpieczeństwo na drogach oraz o zachowania kierowców i pieszych w tak trudnych warunkach drogowych. Czy uważają Państwo, że bezpiecznie jest teraz na drogach? To znaczy, jeśli chodzi o te drogi nie konserwowane, czyli nie posypywane, to nie jest za bardzo bezpiecznie, bo ślisko. Chodniki i jezdnie są dobrze odśnieżone? No to zależy od tego też gdzie. Tu tak jak widzicie, no jest niby odśnieżona, ale to nie jest takie odśnieżenie. Przy nocnych opadach śniegu, no to wiadomo, nie jest to właściwie do zrealizowania. Z drugiej strony, jak obficie się soli, no to po pierwsze jest taka paćka nieestetyczna i groźna, bo i buty zaraz się robią siwe czy tam jakieś. Także tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Czy kierowcy jeżdżą bezpiecznie po drogach, uważają na pieszych? Tego to ja się nie będę powiadał, bo ja to bym musiał mieć ze sobą coś ciężkiego do strzelania. Nie patrzę, że na przejściach ktoś idzie i tym bardziej jeszcze jak jest skręcę, nie? I ma nie powinien skręcić, ale nie patrzę, że ludzie przechodzą, bo światło mają swoje dla siebie zielone. Nie patrzę, że oni mają pierwszeństwo, że przejść, tylko nas auto, to nie jest auto, nie jeden jest pierwszy. Raczej chyba tak. No i mi się to, co widzę, chodzę, jezdnie są posypane, czarne. Trochę błota takiego jest, no ale tego się nie da wyrugować do samego końca, prawda? Chodniki ewentualnie widzę, że nawet rano, jak wychodziłem koło godziny 10, nawet między blokami czy tutaj, to jednak odśnieżone. Nawet wie pan, że byłem koło garaży tam na Królowej Jadwigi, to też panowie z szuflami tam szuflowali ten śnieg. No ja wiem, sam jestem kierowcą z 40-letnim stażem, ale różnie z tym bezpieczeństwem jest. Jedni jeżdżą bezpiecznie, przestrzegają przepisów, inni z kolei przekraczają nadmiernie prędkość, proszę pana, wyprzedzają na skrzyżowaniach, na podwójnej, ciągłej. W miarę jest bezpiecznie, bo już jest odśnieżone, ale rano to była masakra. Zimy nie było, odśnieżania nie widać. To no tak powiem, no bo rano to jest masakra była, dopiero tak godzina 8-9 się ruszyło, że w miarę te drogi doprowadzili, ale to pada cały czas, no to wiadoma rzecz, że tego nie zrealizują w takim tempie, jakby to każdy oczekiwał, nie? Wie pan, kierowcy, ja wiem, czy bezpiecznie, ludzie po prostu jeżdżą niebezpiecznie, bo jeżdżą, trochę popada, nie są przygotowani i po prostu robią zatory sami i to są niebezpieczne sytuacje, bo nie wiadomo, co taka osoba zrobi, nie? Myślę, że nie, bo w tej chwili
jest bardzo ślisko, także należy sypać chodniki i no, ewentualnie odśnieżać, tak, żeby było bardziej bezpiecznie dla nas przechodniów. Myślę, że tak. Raczej służby starają się, żeby było wszystko w porządku i było bezpiecznie zarówno na drogach, jak i na chodnikach. No, zaobserwowałam, że znacznie wolniej jeżdżą. Piesi też starają się uważać, także jest zima. Myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę, że należy uważać. Prosimy kierowców, jak i pieszych o zwracanie szczególnej uwagi na drodze. Najniebezpieczniejsze są przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Nie zostawiaj rozliczenia PIT na ostatnią chwilę. Pierwsi podatnicy mają to już za sobą. Choć na złożenie zeznań podatkowych za ubiegły rok mamy jeszcze sporo czasu, to część mieszkańców naszego regionu już uporała się z tym obowiązkiem. Na dzień 7 lutego zeznanie roczne złożyło 3374 podatników, czyli o 584 osoby więcej niż w roku ubiegłym. 1255 sztuk zeznań podatkowych złożonych zostało drogą elektroniczną. Rozliczając się z fiskusem, możemy skorzystać z ulgi odliczeń, dzięki którym obniżymy należny podatek i otrzymamy zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego. Jedną z najpopularniejszych jest nadal ulga na dzieci. Odnośnie ulgi prorodzinnej, najbardziej popularnej, ulga ta, tak jak w roku poprzednim, ma pewne ograniczenia, czyli z ulgi nie mogą skorzystać wszyscy ci podatnicy, którzy wychowują jedno dziecko. Mamy tutaj ograniczenie dotyczące kwoty uzyskiwanych dochodów. I tak odliczenie przysługuje pod warunkiem, że osoba, roczne dochody osoby podatnika rozliczającego się samodzielnie nie przekraczają kwoty 56 tysięcy złotych. Roczne dochody podatnika rozliczającego się wspólnie z małżonkiem bądź też osoby samotnie wychowującej dzieci nie przekraczają kwoty 112 tysięcy złotych. Kwota odliczenia na jedno dziecko, tak jak w roku poprzednim, 1112 zł 4 grosze. Taką samą kwotę na każde dziecko odliczyć mogą rodzice wychowujące dwójkę dzieci. Tutaj nie mamy już żadnych ograniczeń co do dochodu uzyskiwanego. Kwota odliczenia na trzecie dziecko 2004 grosze, czwarte każde kolejne 2700 zł. Tak jak w roku ubiegłym, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Sytuacja taka występuje najczęściej wtedy, kiedy wysokość podatku należnego jest niższa niż przysługujące nam odliczenie. Informację taką zawieramy na druku zeznania PIT poprzez wypełnienie odpowiednich rubryczek formularza. Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2016 prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Przysługuje podatnikowi w dwóch kolejno po sobie następujących latach. Oznacza to, że z ulgi za rok 2016 skorzystać będą mogli ci, co jeszcze nie korzystali z tej ulgi, bądź też pierwszy raz wykorzystali ją w rozliczeniu za rok 2015. Osoby, które już wcześniej korzystały z ulgi, już skorzystać nie mogą. W ramach ulgi odliczyć można udokumentowane wydatki, jednak nie więcej jak 760 zł. Urzędnicy liczą na to, że w marcu składanie zeznań się przyspieszy. Zgodnie z prawem pracodawcy mają obowiązek przekazania pracownikom informacji o przychodach, kosztach, składkach na ubezpieczenie do końca lutego. Wtedy też kopie tych zeznań muszą trafić do właściwych urzędów skarbowych. Wzorem lat ubiegłych spodziewamy się wpływu około 40 tysięcy zeznań podatkowych, mówiła Anita Idzikowska z Urzędu Skarbowego w Kutnie. Kawki, wróble, zimorodki, te i inne ptaki mogą obejrzeć miłośnicy tych zwierząt w Muzeum Regionalnym w Kutnie. W Muzeum Regionalnym w Kutnie rozpoczęła się wystawa zatytułowana Ptaki wokół nas. Ekspozycja zawiera w sobie 114 gatunków ptaków. Zbiór pochodzi z Muzeum Częstochowskiego, a wystawę prezentowała jej autorka Ewa Kaczmarzyk. To kolekcja bardzo cenna, gromadzona już od lat 60. Naszego wieku. Stąd też bardzo często w naszej kolekcji znajdują się, się okazy ptaki, których już niestety nie możemy zobaczyć w naturze na co dzień. Takich jak na przykład kraska, czy batalion, czy kulon, który jest gatunkiem bardzo rzadkim i praktycznie w Polsce już nie występuje. Tylko zbiory przyrodnicze, muzealne dokumentują w tym wypadku ornitofaunę Polski czy danego regionu. Zwierzęta w muzeum to rzadkie, choć spotykane zjawisko. Muzeum Częstochowskie ma dział przyrody od lat 60. było wieku, czyli już ponad 50-letnią tradycją. I ta kolekcja jest zgromadzona już co najmniej od lat 60. Także jest to bardzo cenna, duża wystawa i wydaje mi się, że wystawy przyrodnicze cieszą się ogromnym powodzeniem. Także w muzeach niektórych są takie okazje. To jest wystawa czasowa, tak? Wystawy czasowe powinny być różnorodne, skierowane do różnych grup i społecznych, i do dzieci, i dorosłych.
Ja myślę, że ta wystawa no, głównie jest jednak do młodszych dzieci skierowana, czyli przedszkolnych, klas 1-3, ale oczywiście każdy może przyjść. No, na co dzień ptaków nie oglądamy, tak? Możemy w komputerze sobie zobaczyć dobrą fotografię. W muzeum możemy zobaczyć ptaki występujące w różnych ekosystemach, m.in. w środowisku wodnym lub na otwartej przestrzeni. Dzięki prezentacji z Muzeum Częstochowskiego mamy niezwykłą okazję z bliska poznać ptaki wymarłe lub zagrożone wyginięciem. Zagrożone wyginięciem są takie, które jeszcze niedawno, kilka lat temu były na liście, które nie występują w Polsce jako lęgowe, a są w naszych zbiorach. Jest kraska, gatunek bardzo rzadki, jest cierczew, jest bocian czarny, który jest gatunkiem bardzo rzadkim. Także bardzo, bardzo wiele gatunków, które znajdują się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem, tak to ogólnie jest nazywane. Zapraszam Państwa na wystawę Ptaki wokół nas, która została otwarta w Muzeum Regionalnym w Kutnie dzisiaj, czyli 7 lutego. Będzie przez najbliższy czas, możecie Państwo zobaczyć bardzo ciekawe gatunki, te, które właśnie wystąpią bardzo pospolicie wokół nas, przyjrzeć im się z bliska, a także zobaczyć takie, które bardzo trudno zobaczyć i można zobaczyć je tylko w muzeum. Zapraszam serdecznie. Wystawa Ptaki wokół nas będzie trwała w Muzeum Regionalnym w Kutnie do 2 kwietnia. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy opady śniegu w całym regionie. Temperatura minus 8 stopni w Kutni i Łowiczu, minus 10 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W dzień pochmurno. Temperatura minus 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W nocy pochmurno. Temperatura minus 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali.